byłem tuż przed Euro lekko podpadnięty jako asystent, bo chciałem wybrać najlepszego strzelca rzutów karnych potencjalnych dla naszej reprezentacji. I zarządziłem konkurs rzutów karnych wbrew Franciszkowi Smudzie. Trwało to z 15-20 minut i w jednym z ostatnich strzałów Łukasz Fabiański tak niefortunnie obronił rzut karny Marcina Wasilewskiego, że wybił sobie obojczyk. Kontuzja na 6 tygodni, a Łukasz Fabiański mógł być tym, który miał bronić w inauguracji na Euro, wydawało się. Wtedy się czułem naprawdę tak wewnętrznie głupio, że faktycznie ja zarządziłem, nie wybraliśmy najskuteczniejszego strzelca, na Euro nie mieliśmy rzutu karnego, a Łukasz wypadł, no i gdzieś podpadłem Franciszkowi Smudzie. Franek, łowca bramek, tak o nim mówili, 168 bramek w rozgrywkach ekstraklasy, czterokrotny król strzelców, pięciokrotny mistrz Polski, czyli Tomasz Frankowski. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, panie pośle, no bo eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego i zacznę od Wyspiańskiego. Co tam, panie, w polityce? No, sytuacja dynamiczna, codziennie coś nowego, jak widzimy, w zależności też, którą telewizję oglądamy, czy który internet przeglądamy, można się dowiedzieć różnych opcji. Natomiast myślę, że społeczeństwo na tyle świadome, że widzi, dokąd zmierzamy. Widzi, dokąd zmierzamy. Tomek, wybrałbyś jeszcze raz drogę polityczną na tej emeryturze piłkarskiej? No bo wiesz, większość twoich kolegów, trenerzy, dyrektorzy, menedżerowie, komentatorzy, eksperci, a ty poszedłeś w politykę. No, myślę, że na ten temat się wypowiem, jak skończy się kadencja, czyli za 2 lata, jakieś wnioski wyciągając. Natomiast na pewno chciałem trochę przełamać ten schemat piłkarza, który kończy karierę i planuje co po. Już udało mi się w międzyczasie podjąć to wyzwanie polityczne. Oczywiście nie wszystkim się ono spodobało, bo jesteśmy jako kraj podzieleni. No jednak staram się wykonywać swój nowy zawód i z pasją, i z poczuciem odpowiedzialności. No i w Parlamencie Europejskim odpowiadam za sektor kultury, bo jest to Komisja Kultury, Edukacji i Sportu, więc również będąc współprzewodniczącym grupy sportowej staram się, żeby jednak sport odcisnął większe piętno w naszej europejskiej świadomości. Czyli jesteś w branży, jakby nie patrzeć. Tak szeroko, można powiedzieć. Bardzo szeroko rozumianej. Tak jest, tym bardziej, że w zeszłym roku to ja właśnie jako jeden z ponad 700 europosłów otrzymałem możliwość napisania raportu o sporcie, czyli takich wskazówek dla wszystkich federacji, stowarzyszeń, w którym kierunku polityka sportowa w Europie powinna zmierzać. No i przyjęto ten raport z dużym uznaniem od UEFA poprzez federacje różnych dyscyplin. Paradoksalnie wróciłeś po latach do Strasburga, prawda? Po prawie 30 latach, dobrze mówię? No blisko, tak? Blisko, bo tam chyba zaczynałeś karierę taką zawodową, zagraniczną, prawda? Ja myślę, że po blisko 30 latach to skończę kadencję w parlamencie, bo w Strasburgu miałem przyjemność grać w latach 1993-95, więc będzie no blisko 30 lat wkrótce. Tak, tak. I powiedz, jak ci się Strasburg nadal podoba, czy jak wtedy jako dziecko z Białegostoku, no bo dziecko, chłonąłeś to wszystko, miałeś dobrego trenera, chyba Arsene Wenger, prawda? Arsene Wenger to mieszkaniec były Strasburga i Alzacji jako regionu, natomiast on wówczas już był trenerem AS Monaco, następnie trafił do Nagoi, gdzie mnie ściągnął na krótki epizod w Japonii, no i rozpoczął karierę w Arsenalu i był tam chyba 22 lata twórcą i tworzywem całego Arsenalu, który znamy do dzisiaj. Dokładnie. Natomiast tak, ja z racji tego, że wówczas jako młody 19-latek wyjechałem, to chłonąłem wszystko poprzez stadion, naukę francuskiego, no i ogólnie przyjętą kulturę młodego chłopaka. No a teraz przyjeżdżając jako, nie wiem, 45-letni obywatel Europy, no już trochę inaczej spojrzałem na to miasto. Ale wspominałeś mi, że pamiętają cię kibice Strasburga, ale to tacy już wypróbowani, bo 19-letniego chłopaczka z Polski, który zaczyna karierę, a długo się tam w tym Strasburgu jednak nie realizował, to nie wszyscy pamiętają. No na pewno, ja nie byłem jakimś skutecznym napastnikiem, który grał nieskończoną ilość meczów. Ja rozgrałem chyba niespełna 30. Daj Boże, spokojnie. Niespełna 30 meczów, strzelając kilka bramek dla Strasburga jako ten właśnie młody wchodzący. No ale pamiętam, że z racji tego, że zadebiutowałem z jednym ze silnych zespołów Ligi Francuskiej, czyli z AS Monaco, strzelając jedyną bramkę tego meczu i wygrywając, wówczas gdzieś pewnie w pamięci kibiców się utrwaliłem. No i dzisiaj faktycznie gdzieś w Parlamencie Europejskim ci kierowcy czy osoby pracujące w Strasburgu, mające powyżej lat 40, gdzieś tam klepnął po plecach, mówiąc: pamiętamy cię z boiska, dzisiaj w garniturku próbujesz działać na polu tym politycznym. I naprawiać świat, co? No może nie naprawiać, bo wiadomo, że w pojedynkę to co można zrobić? Nic nie można. Mhm. Natomiast gdzieś tą cegiełkę dołożyć do prawa sportowego. Tak, na pewno. Wspominałeś też o Marku Kellerze, twoim koledze z reprezentacji, czy rywalu z drużyny, który dzisiaj jest właścicielem Strasburga, z wielkimi ambicjami, prawda? Tak, bo Strasburg też przeszedł swoje wzloty i upadki. Mark kilka lat temu przejął klub na dole i to nawet nie ekstraklasy, czyli jeszcze niżej, a jednak wydźwignął i mówi się, że po dobrym sezonie, który Strasburg w poprzednim sezonie zakończył chyba na 5. czy 6. miejscu, przegrywając prawo gry w europejskich pucharach chyba w ostatniej kolejce, dziś jest głównym kandydatem na prezesa Federacji Francuskiej, no więc też umie zorganizować sobie czas i swoje życie po karierze. Będziesz miał kolegę i to bardzo wysoko, oby. No spotkałem go, tak? Właśnie dlatego o tym wspominam, bo spotkałem go akurat na finale Ligi Mistrzów w Paryżu, gdzie grał Real z Liverpoolem. No i właśnie miał wtedy możliwość mi przekazania tej informacji, że zaprasza na razie do loży prezydenckiej na stadionie Strasburga podczas meczów ligowych, a być może w przyszłości na mecz reprezentacji Francji, o ile wygra wybory. Tomek, nigdy bym nie pomyślał, że trafisz do Parlamentu Europejskiego, no bo znamy się tyle lat i człowiek trudno, że projektował taką perspektywę. Takie ty też chyba nie widziałeś Marka Kellera jako szefa francuskiej federacji, no bo to trudno. No jasne, na pewno bliżej bym go wyobrażał sobie na miejscu, w którym będzie, niż siebie w Parlamencie Europejskim, bo jednak kariera sportowa i piłkarz, a tutaj polityk i kariera w Parlamencie Europejskim to dwie niezależne gałęzie, a jednak jak się chce, to można i dlatego również oglądających czy kibiców namawiam, by podejmowali śmiałe kroki w realizacji swoich zamierzeń, jakiekolwiek one nie będą. No, są bardzo ambitne. Trzymając się polityki, czy jesteś w gabinecie cieni koalicji, dzisiaj opozycyjnej, na przykład jako kandydat na ministra sportu? Pomidor, czy... Nie myślałeś? Nie wiem. Trzeba by zapytać. Tak, w ogóle o tym nie myślę, bo wiemy, kto jest u władzy i tutaj... Najpierw trzeba wybory. No po pierwsze, natomiast w ogóle o tym nie myślałem, choć teraz jak wspomniałeś o tego typu funkcji zaszczytnej skądinąd, to mam świadomość, że jakieś 3 lata temu, jeszcze nie będąc członkiem Parlamentu Europejskiego, rząd robiąc, nie wiem jak to się fachowo nazywa, nie restrukturyzację rządu, czy jakąś przetasowania, tak? Przetasowania. Gdzieś przyszły do mnie informacje, czy byłbym w razie czego zainteresowany. Ale tej koalicji? Tak, ale 3-4 lata temu to była taka analiza, czy bym... Chcesz powiedzieć, że taki coś obrotowy mógłbyś być? No nie, natomiast wiemy doskonale, że 4 lata temu jeszcze nie było takiej polaryzacji, no tak. I absolutnie nie miałem żadnej rozmowy, tylko byłem w jakiś sposób przez środowisko białostockie badane. Sądowany? Tak jest. Jako potencjalny następca którejś z pań, pani minister, która tam słabo sobie radziła. Już nie pamiętam, wolę nie pamiętać, bo i tak bym odmówił. No tak, bym odmówił. Dzisiaj białostoczyzna, ściana wschodnia, bliska tobie, mi, jest rzeczywiście tak jak cały kraj podzielona. Kiedy patrzę na twoich kolegów, Jacek Hańko, Marek Citko, oni wyznają zupełnie inną opcję. Działają chyba w Radzie Miasta albo... Jacek Hańko na pewno tak. Marek był jedną kadencję, ale z racji mieszkania w Warszawie no nie dawał rady być radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Natomiast trzeba przyznać, że Jacek również był zwolennikiem przez wiele lat Platformy Obywatelskiej, ale właśnie wewnątrzpartyjne na Podlasiu spowodowały, że wykonał woltę. No cóż, jego wola. Woltę czy transfer? Jak to widzisz? No to nie był transfer bezpośredni, bo wiem, że najpierw wystąpił zakładając własne ugrupowanie, które nie przetrwało, nie wiem, 30 dni, po czym związał się z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast no, każdy orze jak może. Oczywiście. Jak się z nimi spotykasz, rozmawiacie, podajecie sobie rękę, zmieniacie poglądy? No tutaj nie da się nie pokłócić, więc spotykamy się sporadycznie. Częściej się widziałem z Markiem tutaj gdzieś w jakimś studio przy mistrzostwach świata, przepraszam, Europy. Mhm. Ostatnich. No i Marek jest taką osobą pocieszną, która stara się jakieś sprawy, w których nie warto się kłócić, bagatelizować, więc była rozmowa o pogodzie, o piłce, dokładnie, a nie polityce. Najważniejsze, że nie jesteście fundamentalistami, co? Bo to jest podstawa, bo to nikomu nie służy. Dokładnie, natomiast no, trzeba zdawać sobie sprawę, że mieszkamy w kraju, w Polsce, w którym z mojej perspektywy nie dzieje się zbyt dobrze i zmierzamy w złym kierunku, ale to moje prywatne zdanie, nie chcę tutaj... No nie po to, żeśmy tu się spotkali. Tak jest, dzisiaj jest dzień o polityce i sportowe emocje, więc myślę, że warto wrócić na właściwe tory. Tomek, mało kto pamięta, a może nie wszyscy, że byłeś członkiem kadry szkoleniowej reprezentacji Polski podczas Euro 2012 u Franca Smudy, naszego wspólnego znajomego, wielkiego ligowego trenera, którego pozdrawiamy. Absolutnie. Któremu to selekcjonerstwo nie poszło najlepiej. Ty byłeś odpowiedzialny tam za szkolenie napastników. No i był tam taki młody, nazywał się Robert Lewandowski. Ja właśnie nie wiem, co cię zapytać. Czy już wtedy przejawiał talent, bo już grał w Borussii. Czy czegoś mogłeś go jeszcze nauczyć? Mogłeś go na coś uczulić? Mogłeś mu podpowiedzieć? Ty jako napastnik z takim dorobkiem, przypominam, 168 goli w lidze plus 4 tytuły mistrzów, 4 tytuły króla strzelców. No po prostu Franek, łowca bramek. Tak, to znaczy tak, po kolei. Faktycznie ja byłem jednym z asystentów odpowiadających za siłę ofensywną, czy za treningi ofensywne z napastnikami, z ofensywnymi pomocnikami. Natomiast Jacek Zieliński z kolei był przyporządkowany również do defensywy i pracy z obrońcami, czy z defensywnymi pomocnikami. Robert Lewandowski, tak, był jednym z kilku napastników, którzy wówczas byli notorycznie powoływani do kadry. Między innymi również był Paweł Brożek, czy Ireneusz Jeleń, czy młodsi piłkarze z polskiej ekstraklasy. No i faktycznie trzeba przyznać, że pamiętam dwa takie fragmenty z Robertem, kiedy on jako rezerwowy Borussii Dortmund na jednym ze zgrupowań w Portugalii powiedział mi, że lada chwila stanie się dziewiątką w Dortmundzie, a Jürgen Klopp planuje sprzedać ich podstawowego zawodnika, nie pamiętam nazwiska. Tak, Barosza, który był wówczas najskuteczniejszym zawodnikiem Bundesligi. Tak. I on mówi, że nie, Tomek, ja jestem od niego lepszy, Jurgen Klopp to widzi i Jurgen Klopp sprzeda Barosza, żeby mi zrobić miejsce w ataku. I faktycznie za pół roku Barosz odszedł gdzieś do Chin, chyba za kilkanaście milionów euro, a Robert skoczył, czyli już wtedy widać było wielką siłę mentalną Roberta, który jako 20-latek, krytykowany gdzieś tam w mediach niemieckich, czuł się pewny i czuł, że wygryzie tego w jakiś sensie, wygryzie Barosza ze składu, na co Klopp zezwolił. Był pod kuratelą Kloppa, może jego pomysł w ogóle Klopp... Ale Gamoniowi by tego miejsca nie zaoferował, więc nie, musiał widzieć w Robercie to, co myśmy również w reprezentacji widzieli, bo gdyby ktoś sobie chciał odtworzyć statystyki z okresu 2010-2012, czyli dwa lata przed Euro i czas Euro, czyli ten okres, w którym ja Smudzie oraz napastnikom polskim pomagałem, to Roberta statystyki w kadrze są naprawdę dobre. On ma tam chyba średnią gol na mecz. Oczywiście dzisiaj ma więcej. Po się zaciął na przyszedł Waldemar Fornalik i gdzieś tam przyszła mniejsza skuteczność, natomiast ja mogę oceniać tylko ten swój okres i faktycznie widać było, że on, który był młodym piłkarzem, wyglądał lepiej na tle Pawła Broszka, którego lubię, szanuję i naprawdę tak i grałem i też wprowadzałem do pierwszego składu Wisły Kraków jako starszy kolega i który osiągnął mnóstwo laurów w polskiej ekstraklasie. Jednak było widać, że na poziomie, bo ja miałem pogląd bezpośredni, tak, przyjęcie, ustawienie, zastawienie, to już wtedy Robert młody wyglądał lepiej niż Paweł jako ten doświadczony napastnik, no i dlatego częściej grał w pierwszym składzie wówczas, no i gdzieś ta kariera, która się rozwinęła, pokazała, że jednak tutaj nawet w Polsce może się wykształcić piłkarz o światowych parametrach. A powiedz, czy jest sens dzisiaj wracać do oceny tamtych mistrzostw? Po 10 latach twoje zdanie, wiesz, nie chodzi o to, żebyśmy krzyżowali Franciszka Smudę, bo selekcjoner jest winny, jak zwykle jest winien tego rodzaju niepowodzeń, ale gdzieś tam prawda musi być bardziej złożona. Przede wszystkim wiemy jedno, dzisiaj i dzień po Mistrzostwach Europy, że nie wyszliśmy z grupy, z której wyjść powinniśmy. Oczywiście można gdybać, że wystarczyło wygrać jeden, jedyny ostatni mecz z Czechami, który przegraliśmy i byśmy wyszli, ale tak się nie stało, więc ocena turnieju jest negatywna, tylko i wyłącznie sportowa, tak? Bo mistrzostwa pod względem kibiców i organizacyjnym były bardzo udane, natomiast tutaj wskaźnik piłkarski nie poszedł za pozostałymi. Natomiast na pewno ja uważam, że trener Franciszek Smuda popełnił ten błąd, że zawierzył grupie z Ameryki, która miała odpowiadać za przygotowanie fizyczne. Chodzi o fizjologów, tak? Dokładnie. I z każdym dniem, a tych dni chyba 40 było do Mistrzostw Europy, oddawał im coraz więcej czasu treningu. To było na zasadzie, że umówmy się, trener Franciszek Smuda nie praktykuje treningów jak Adam Nawałka dwugodzinnych. U niego trening powinien trwać godzina 15. Ale bardzo intensywnie. Tak jest, natomiast przekraczanie czasu 75-80 minut już u Smudy nie wchodziło w grę. Więc czas był bardzo napięty. No i myśmy z Jackiem otrzymywali na początku, nie wiem, 20 minut takiej rozgrzewki piłkarskiej, potem 15, a czasem się zdarzało, że przy końcu już nawet 10, bo ten czas był przekazywany fizjologom i osobom od przygotowania fizycznego. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, że na pewno to były punkty, które spowodował. Natomiast uważaliśmy już w trakcie przygotowań, że powinno być to zbalansowane, a w naszym odczuciu, w moim i Jacka, nie było. No ale trener Smuda podjął decyzję, że jednak słuchamy się fachowców od przygotowania, że piłkarsko jesteśmy dobrzy, więc nam treningu piłkarskiego za dużo nie potrzeba, bo wszyscy piłkarze grają w europejskich liczących się klubach. Natomiast potrzebujemy wzmocnić się fizycznie, no i tutaj stąd chęć popracowania mocniej z osobami od przygotowania fizycznego. Ale wiesz, Franciszek Smuda, jak go znamy, jest człowiekiem dość niezależnym w pomysłach, w myśleniach, powiedziałbym nawet czasami za bardzo innowacyjny. Kombinuje na swój sposób, prosty sposób. Natomiast tutaj aż się chciałby zapytać, kto mu narzucił fizjologów? PZPN, tamtejszy, federacja? Czy... Ja mam wrażenie, że trener Franciszek Smuda chciał odeprzeć ataki przyszłe dziennikarzy, czyli mediów przede wszystkim i kibiców, że o czymś zapomniał. Aha. Więc jak media narzuciły, że a może psycholog by się przydał. Proszę bardzo. Dawajcie psychologa. A może ktoś do indywidualnych treningów, a bierzmy Frankowskiego. No tak, żeby... A jeżeli są amerykańscy jacyś osoby od przygotowania, dajemy ich jeszcze. I gdzieś ta grupa taka zwarta się rozrosła, czyli po Euro nikt nie mógł zarzucić Franciszkowi Smudzie, że kogoś brakowało w tym sztabie, natomiast coś się nie skleiło. No tak, no i tak jak widzieliśmy, pierwszy mecz z Grecją, prowadząc 1-0, nie dowieźliśmy tego wyniku do końca, bo piłkarze pływali fizycznie. Mówiło się, że powietrze, nie wiem, no ale Grecy też mieli to, dojechali, tak? Dojechali, tak. Z Rosją remis 1-1. Przyzwoity wynik, przyzwoity mecz. No i ten ostatni we Wrocławiu z Czechami. No jednak mimo kilku naszych dobrych sytuacji niewykorzystanych, w tym Roberta, czego żałuję, no przegrywamy. Wiesz, kiedy się popatrzy na Franciszka, jemu trudno coś podpowiadać. Kiedyś go pytałem w takiej dość prywatnej rozmowie, mówi, siedzę i nagle coś mi tam miał, czy Franek, bardzo mi się to podobało, miał, czy Franek. Ja mówię, czy ty słuchałeś podpowiedzi Jacka Zielińskiego, mądrego człowieka, Tomka Frankowskiego, który zjadł zęby na piłce, grał w tylu klubach, w tylu ligach, a coś tam miał, co mówi na ławce. On jednak miał swoją wizję i tego pilnował. Tak jest, to przede wszystkim, natomiast faktycznie raz czy drugi gdzieś swoim piskliwym głosem starałem się wpłynąć i w końcu Jacek Kazimierski, który odpowiadał za bramkarzy, mówi: Tomek, jeszcze raz się trener tak odwróci, jak się już przed chwilą odwrócił, a ty tego nie widziałeś, i mówię ci, że cię wyrzuci w trybuny. A on dobrze Franka znał. Dokładnie, bo oni się znali z kilku klubów, więc miałem tego świadomość, że nie do końca trafiam. Tym bardziej, że byłem tuż przed Euro lekko podpadnięty jako asystent, bo chciałem wybrać najlepszego strzelca rzutów karnych potencjalnych dla naszej reprezentacji, bo nie miałem wyczucia, że nasz wybraniec, czyli Kuba Błaszczykowski, kapitan zespołu, no i świetny zawodnik skądinąd, jest najlepszym tego egzekutorem, tak? I zarządziłem konkurs rzutów karnych wbrew Franciszkowi Smudzie. Trwało to z 15-20 minut. 6-7 piłkarzy się przewinęło, każdy strzelał po 6-7 razy. Chciałem pokazać, że jednak są lepsi od Kuby, prawda? I nie tylko Robert Lewandowski, który dopiero wtedy się uczył rzutów karnych, ale był Damian Perkis, był Benisz, który dobrze plasowanie mocno strzelał. Wasilewski, Marcin dobrze strzelał karny, więc wydawało mi się, że ktoś inny może jednak w kluczowym momencie podejść. A co bałeś się, że Kuba zawiedzie psychicznie? Tak, miałem wrażenie i akurat to się zdarzyło. To się zdarzyło 2-16. Tak, ale wcześniej też z Włochami chyba we Wrocławiu sparring graliśmy i Buffon złapał go bardzo, bardzo łatwo. Pewnie. Więc chciałem tutaj wybrać, ale nie chciałem wskazywać palcem, no kto tak, strzelać. To... No i wówczas w jednej... też grałeś w Wiśle. Dokładnie. I w jednym z ostatnich strzałów, broniący fantastycznie te rzuty karne wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale w trakcie tej serii, Łukasz Fabiański tak niefortunnie obronił rzut karny Marcina Wasilewskiego, że wybił sobie obojczyk. Kontuzja na 6 tygodni i myśmy musieli łatać szybko dziurę i zrywać z wakacji Grześka Sandomierskiego jako trzeciego bramkarza, a Łukasz Fabiański mógł być tym, który miał bronić w inauguracji na Euro, wydawało się. I wtedy dostałem mocną burę od Franciszka Smudy, mówiąc: widzisz, ty strzelałeś setki razy karne, nigdy na treningu, tylko w meczu, bo nie ta presja, nie to przełożenie. A co, nie trenowałeś tak solidnie na treningach? Znaczy próbowałem się, ale to jest zupełnie to jest zupełnie co innego. Rozmawiać sobie w domu z gościem, a przed kamerami, no tak, to też jest inny stres. I tak samo z rzutami karnymi nie można sobie wyobrazić tej publiczności, gwizdka sędziego, odpowiedzialności, presji. I to chciał mi przekazać Smuda, że po co ty na tym treningu marnujesz czas i jeszcze... Łukasza, który doznał kontuzji i opuścił Mistrzostwa Europy. I wtedy się czułem naprawdę tak wewnętrznie głupio, że faktycznie ja zarządziłem, nie wybraliśmy najskuteczniejszego strzelca, na Euro nie mieliśmy rzutu karnego, Łukasz wypadł, no i gdzieś podpadłem Franciszkowi Smudę. No nigdy tego głośno nie powiedział, że to twoja wina. Dzisiaj to są twoje takie, powiedzmy, reperkusje, wspomnienia. Tak, jak już wracamy do 2.12, to... Coś, co jedno z pierwszych mi się przypomina, to właśnie ten moment z przygotowaniami. No bo rzeczywiście nie poszło i to nie sprawiło, że złapałeś takiego bakcyla trenerskiego, no bo po takim wejściu, rozpoczęcia pracy szkoleniowej od sztabu reprezentacji, to dalej tylko można iść w górę i marzyć o Lidze Mistrzów za 10 lat, nie? Tak, i to była fantastyczna przygoda i praca z naprawdę dobrymi piłkarzami, prawda? Bo do reprezentacji przyjeżdżają piłkarze najlepsi danego kraju. Natomiast wiem, że praca na szczeblu pierwszej, drugiej czy trzeciej ligi, czy nawet ekstraklasy, to jednak w Polsce droga przez mękę. I ja grając w piłkę do 38 roku życia, choć oczywiście z 10 lat za granicą by tu się zebrało, natomiast widziałem nie tylko w Wiśle Kraków czy w Jagiellonii, ale w innych polskich klubach, z którymi miałem kontakt z innymi piłkarzami, jakie mają problemy polscy trenerzy. Nie tylko z przygotowaniami do kolejki ligowej, do sezonu, z zawodnikami, z nauczaniem, i uznałem, że jednak praca trenera w polskiej ekstraklasie, mam wrażenie, to jest dla osoby 50+. Czyli już odchowane dzieci wyszły z domu, możesz się poświęcić 24... znalazł, Tomek. Tak, ale musiałbym w ogóle papiery zrobić, więc... A no właśnie, to czas. Nie kwapię się jakoś do tego. Pozostawiam innym pasjonatom, bo wiem, że praca trenera to jest 24 godziny na dobę. Nie mam tyle czasu. Przecież miałeś trenerów takich... najróżniejszych. Ryszard Karalus pierwszy, potem, nie wiem... Nie no, mnóstwo, oczywiście. Wenger, tak jest. Naszego podwórka. Wiśle Kraków przecież przeszliśmy przez wszystkich, tak? Od Smudy, Kasperczakem, Oresta Lęczyka, przecież też oryginał i niebanalna postać w polskiej piłce. Werner Liczka był przecież, Maciej Skorża, Paweł Janas w reprezentacji, Jerzy Wójcik, Jerzy Engel, więc można powiedzieć, że cała śmietanka, no i na koniec chyba najdłużej ze mną współpracujący w Jagiellonii Michał Probierz, no to cała śmietanka polskiej piłki na przestrzeni ostatnich 20 lat, więc wiem dobrze, że faktycznie, żeby osiągnąć sukces, musieli się poświęcić w 100%. Absolutnie tak, no znaczy wiesz, to nie polegałoby na tym, że wziąłbyś notes i zapisał wszystkie metody, bo tak... Kiedyś znam takich piłkarzy, którzy tak dążyli do zawodu trenerskiego, spisywali trening od każdego trenera. W rezultacie nigdy niczego wielkiego nie osiągnęli, nawet w polskiej piłce. Więc nie na tym to polega, prawda? No bo trzeba, tak jak wiemy doskonale, trzeba własnego nosa, własnych doświadczeń i też dostosowania i treningów, i psychologii do grupy, którą się prowadzi, bo są grupy łatwiejsze, trudniejsze, są jednostki kłopotliwe, jak, no nie wiem, wspomnę, przepraszam, ale muszę, Kamil Grosicki na przykład w Jagiellonii Białystok to nie był łatwy zawodnik do prowadzenia. Ale ty pomagałeś trenerowi jako taki dobry... Jako ojciec, kolega bardziej. Kolega, tak. Tym bardziej, że Michał wiedziałem... Michał cię to prosił? Nawet nie wiem, być może prezes Jagiellonii Cezary Kulesza wówczas, ale... Słynny Gary, no. Tak jest. Nie musiał prosić, bo ja wiedziałem, że Kamil w dobrej formie to kilkanaście punktów więcej Jagiellonii na koniec sezonu. No i staraliśmy się wspólnymi siłami pracować, czy biegać, czy wybiegać punkty na rzecz klubu. Ale wiesz, pocieszające jest to, że dzisiaj, tak mi się wydaje, wszystkie upiory przeszłości Kamila gdzieś zostały i mamy nadzieję, że to nie wróci. Dzisiaj patrzę na niego z satysfakcją. Obserwuję go jako człowieka, który wrócił z mocnej ligi do polskiej, daje tu sobie radę, bo to nie zawsze takie proste przejście, sam wiesz dobrze. I jest człowiekiem, który, jeszcze raz podkreślam, to co było złe, zostało gdzieś, dzisiaj jest taką twarzą nowej Pogoni z pięknym stadionem. To prawda, dorastał długo, ale w końcu dorósł i teraz to on jest właśnie tym, czy ma być, powinien, tym przykładem dla młodych piłkarzy Pogoni Szczecin, że jednak zrobił karierę najpierw w Polsce, potem za granicą, 80 meczów reprezentacji Polski, to czapki z głów przed dokonaniem Mistrzostwa Europy w jego wykonaniu czy świata i teraz przyjeżdża na swoje, że tak powiem, stare śmieci, no i on jest odpowiedzialny za to, żeby wykształcić, dokładnie tak, żeby tą taczkę z napisem Pogoń Szczecin pchać do przodu i myślę, że się udaje, bo Pogoń w zeszłym sezonie 3. miejsce, gra w pucharach, to jednak sukces. Piękny stadion, który jest, powiedzmy, i sukcesem klubu, ale i władz miasta, pana prezydenta Krzystka, który się mocno w to zaangażował. Pamiętam, że i PZPN dołożył się jako mediator pomiędzy klubem i miastem w czasach prezesury Zbigniewa Bońka, ale wracając do Białegostoku, Ryszard Karalus, dla wielu człowiek instytucja, pomnik Jagiellonii. Kiedy mnie spotka na meczu Jagiellonii, ma jeden tak: Januszek, zobacz, nie mamy tu naszych wychowanków. No i zaczynałem wspomnienia o tobie, o Mariuszu Piekarskim, o Jacku Hańce, o Citce i tak dalej, i tak dalej. Jagiellonia nigdy nie narzeka na brak wychowanków. Czasy się zmieniły, rzeczywiście dzisiaj jest troszeczkę inaczej, ale przykro, jak patrzysz na Jagiellonię, jest jedno, dwa nazwiska polskie. Nie oceniam oczywiście polityki klubu, bo tak szyją jak mogą czasami. Tak, to prawda. Natomiast są młodzi piłkarze, którzy kręcą się w szerokiej kadrze Jagiellonii, tylko że to nie są wychowankowie klubu. No swego czasu, nie wiem, 5-7 lat temu Jagiellonia zrozumiała, że jednak musi, chcąc zaistnieć, ściągać i stąd wielu młodych piłkarzy przyjezdnych, tak? Oczywiście większość nie robi kariery i wyjeżdża, próbując szans w innych klubach. Natomiast gdzieś tam jakieś przebłyski w Białymstoku się pojawiają, czy to Drągowski bramkarz, tak, czy Świderski, który wciąż jest reprezentantem Polski. Teraz jest Matysik, który próbuje zaistnieć w Ekstraklasie. Dokładnie tak. Jakieś promyki nadziei, tylko tak jak trener Karolus pewnie wspomniał, nie są to czyste perełki, które wyszły z Jagiellonii Białystok. No tak, ty jak wspominasz Karalusa? Był to człowiek o niekonwencjonalnych metodach. Znaczy ja dzisiaj, na dzień dzisiejszy wspominam bardzo dobrze, natomiast nie ukrywam, że niejednokrotnie wytargany za ucho byłem i pytką tak zwaną, czy klapkiem w tyłek dostałem w latach 80. za swoją niesubordynację, czy jakieś tam niestosowanie się do zaleceń, i to może nie treningowych, tylko bardziej pozasportowych, jako 14-16-latek. No ale okazało się, że było słuszne podejście wówczas trenera do naszej drużyny, bo ten ordung taki przełożył się na sukcesy na boisku i z jednej kategorii wiekowej wyszło 6 czy 7 zawodników, którzy rozegrali co najmniej 100 meczów w Ekstraklasie polskiej, a jeszcze chyba z 5, którzy dostąpili zaszczytu gry w reprezentacji Polski, więc ze świecą szukać takiego drugiego rocznika w jednej drużynie, myślę. To był dobry rocznik, 74. Nie dość, że 3. miejsce na Mistrzostwach Świata, ty się urodziłeś 5 tygodni po medalu, więc mama oglądając prawie rodziła, ale na pewno gdzieś tam jakieś fluidy od chłopaków Kazimierza Górskiego przeszły, no i byłeś skazany na piłkę. Czy prawdą jest i nie zaprzeczy, że Mariusz Piekarski był najzdolniejszy w tej ekipie? No miał talent chłopak, tak. O, właśnie taki przykład trochę Kamila Grosickiego. Niesforny, z fantastycznym odejściem, dryblingiem. No i gdzieś właśnie musiał dorosnąć, a jak dorosnął, to już kończył karierę. No tak, trochę mu zdrowia zabrakło, ale potrafił, no niewielu polskich piłkarzy dałoby sobie radę w brazylijskiej lidze. No tam we Francji też sobie dobrze radził. Natomiast ja muszę jeden taki przykład określający Mariusza, żeby każdy młodszy kibic oglądający dzisiaj program pojął, z kim mamy do czynienia. Jak był kupiony przez Bastię, Henryk Kasperczak go za duże, największy transfer w historii Bastii, ściągnął z Brazylii do Francji. No i gdzieś tam mu słabo szło i postanowił opuścić Bastię, żeby przyjechać grać do Polski, do Legii Warszawa, tak? Nie przyszedł, czy spóźnił się na podpisanie kontraktu z ówczesnym prezesem Legii, więc dzwonili, szukali go, gdzie ty jesteś, Mariusz, przecież czas podpisać kontrakt. On luźno przyszedł sobie w jakichś tam spodenkach, klapkach i mówi: panie prezesie, pan teraz widzi chyba, że ja nie przychodzę tutaj dla pieniędzy. Ja przychodzę tutaj po to, żeby wam pomóc, a nie żeby podpisać papier i czekać na pierwszą wypłatę, więc to był cały Mariusz. W waszych młodzieńczych czasach zawsze miał zmysł do biznesu. On, Marek Citko, zresztą opowiadali o tym, że wiadomo, położenie Białegostoku, granica z Białorusią, trzeba było sobie dorabiać. Na samej piłce nikt by nie wtedy, na pewno by z tego nie wyżył. Dokładnie, prawda? Tak. Dzisiaj 15-16-latek raczej spędza czas w domu przed komputerem, a oni, bo może ja tam mniej z nimi jeździłem, natomiast tak, podróżowali i na granicę z dzisiejszą Białorusią, czy nawet do Berlina, do Niemiec, pociągami opakowani papierosami, żeby w jakiś sposób przemytniczy dorobić do swojego budżetu. Do budżetu rodzin, bo łatwo nie było. Dokładnie tak było. Dzisiaj wspominamy to z rozrzewnieniem. Natomiast ich jakiś taki zmysł, czy smykałka do finansów przełożyła się również również na pracę, którą wykonują dzisiaj, czyli są menedżerami piłkarzy najlepszych w Polsce, a przynajmniej Mariusz Piekarski. I myślę, że ci akurat... menedżerem selekcjonera. Tak jest. No. I radzi sobie na tyle dobrze, że... czapki z głów. Tak, tak, tak. Najlepiej jakby się nie wypowiadał na tematy polityczne w Rosji, bo sami do sam sobie kilka godzin po nieudanym wpisie skojarzył, usunął Twittera. Jak dobrze myślę, do dzisiaj z niego nie korzysta. No faktycznie. Najpierw strzelił, potem pomyślał. Trochę tak jak cowboy, taki... Coś na zasadzie... Ja sam też się o tym przekonałem, że dziennikarz sportowy, który nawet cię nie lubi, ma jakoś dozę szacunku. Natomiast dziennikarz polityczny, przeciwnik potrafi zestrzelić z wiatrówki natychmiast. No i Mariusz chyba to zrozumiał. Usunął się w cień medialnie. Pracuje dalej zapewne, natomiast no, jakaś łyżka dziegciu w beczce miodu powstała. No tak, tak, rzeczywiście to było nieprzemyślane, no ale dobra, było, minęło, zostawmy Mariusza. Ty w przeciwieństwie swoich kolegów nie starałeś się ani zmienić, ani rozwinąć swoją działalność, po prostu czmychnęłeś za granicą. To nie ma oczywiście pejoratywnego znaczenia. Kto i jak cię namówił na to? Czy widziałeś taki talent, czy trenerzy wiedzieli, czy zapotrzebowali... Nie gniewaj się, niskiego, niewysokiego, szczupłego chłopaczka ze smykałą do strzelenia bramek. No nie wiem, mając 19 czy 18 lat, grając w reprezentacji Polski juniorów, mnóstwo menedżerów się interesuje polskimi piłkarzami. Im silniejsza reprezentacja pierwsza, tym większe zainteresowanie. No akurat mną się zainteresował menedżer Racingu Klub Strasburg. Udało mu się namówić PZPN, bo to nie było proste, ówczesnego prezesa Ziętarę i Kuleszę, że jednak będę piłkarzem potrzebnym, który nie pozostanie sam sobie po wylądowaniu we Francji, czyli będę miał mieszkanie, spanie, jedzenie. 93 rok, pamiętam. Dokładnie tak. I to były w ogóle początki wyjazdów polskich piłkarzy reprezentacyjnych za granicę, bo nie było łatwo uzyskać zgodę. Natomiast przez to, że ówczesny prezes Kulesza znał francuski, szybko się porozumiał z dyrektorem... Prezes czy wiceprezes? Wiceprezes, przepraszam, tak. I oni Kulesza się dogadali. Jest prezesem, ale żadne związki rodzinne. Dokładnie tak. Więc pozwolono mi wyjechać, ja musiałem się pokazać. Po roku klub zdecydował się na transfer definitywny. No i tak próbowałem zostać prekursorem po wyjeździe oficjalnym. No, nie była to łatwa robota. Masz 19 lat. Bo się okazało, że ja jako 19-latek miałem zadatki na dobrego piłkarza, ale jeszcze fizycznie i mentalnie nie byłem przygotowany. Do tego zmierzam, że bardzo szybko. A jak w ogóle patrzysz na to, że dzisiaj mówisz, jak kiedyś powiedział Zbigniew Boniek, masz 19, 18, 20 lat, wyjeżdżaj, gdzie będziesz się rozwijał, zarabiał pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony w kilku przypadkach, jak choćby Roberta Lewandowskiego, dobrze pograć tu zrobić tytuły, tu okrzepnąć, i wtedy dopiero po ukończeniu 20-21 lat, chociaż wiek jest umowny, wyjechać. Tak, natomiast ja nie miałem takiej możliwości, bo Jagiellonia spadała z ekstraklasy i jak zobaczyłem, jak wygląda szatnia Strasburga, jak jest profesjonalna, jak wszystko jest poukładane w tym klubie, to zdecydowałem się również po rozmowie z trenerem Karalusem, żeby jednak spróbować sił, no bo jak nie w 19 lat, to potem druga szansa przyjść już nie może, albo nie przyjdzie, tak? Więc naturalną koleją rzeczy był wyjazd, natomiast przekonanie Strasburga do swoich umiejętności to też nie było proste. Oczywiście miałem kontrakt na 3 lata, no ale wówczas trzeba przyznać, że był limit 3 obcokrajowców w danym klubie. A że Strasburg zaczął się trochę rozpychać w ekstraklasie francuskiej, no to widząc mnie w drugim sezonie, że jednak jeszcze nie do końca spełniam pokładane nadzieje, gdzieś próbowano przesunąć. Dzisiaj to by było nie do pomyślenia, bo każdy klub może mieć 15 obcokrajowców, a wówczas limit 3 powodował, że mieliśmy w drużynie reprezentanta Rosji, Słowacji i Walii i gdzieś dla mnie brakowało miejsca, stąd wyjazd do Arsene Wengera do Nagoi. No tak, to dopiero zaczęła się egzotyczna piłka, może nie największa. Pamiętam, jak wróciłeś po tym, powiedziałbym, młodzieńczym okresie piłkarskim do Polski. Zagrałeś sparring na Polonii z Wisłą Kraków i Franciszek Smuda, pytany, kto to jest, powiedział Paluszek. Czy to chodziło o to, że nie miałeś dogranych wszystkich formalności? Nie, to tutaj trochę już pamięć zawodzi. I Tadzio Fogiel, który już nie żyje niestety, tak. Menedżer, który chyba prowadził ten transfer do Wisły. To żeby w skrócie tak przybliżyć kibicom, była sytuacja tego typu, że ja nie mając kontraktu już z żadnym klubem we Francji, pojawiłem się w Wiśle Kraków na treningach razem z Markiem Citko, który był wówczas wielką gwiazdą przechodzącym z Widzewa do Wisły i on też dogrywał swoje warunki kontraktu, więc mieliśmy we dwójkę stanowić... Nie dograł w sumie. Tak jest, ale w tym momencie byliśmy dwójką, która miała stanowić o sile napędowej Wisły Kraków i Marek się ostatecznie w ciągu tam, nie wiem, 2–3 tygodni nie dogadał. Ja natomiast pojechałem z zespołem na okres przygotowawczy do Niemiec i wówczas tam, nie mając jeszcze podpisanego kontraktu, dyrektor klubu bał się, że moje nazwisko wypłynie na szerokie wody i zaraz Legia, Lech czy ktokolwiek inny telefonicznie bądź osobiście w Niemczech zaproponują mi lepsze warunki. Więc dostawałem koszulkę, jedną z rezerwowych nazwisk i o nazwisku właśnie Paluszek, który na ten obóz akurat nie pojechał. Aha. Paradoksem było to, że dziennikarze jeszcze wówczas z nami na ten obóz nie pojechali tak licznie, więc informacje były przesyłane drogą telefoniczną i dyrektor sportowy Kapka po każdym sparingu, a rozegraliśmy tam, strzelam, mówi, że grał Paluszek. 5 sparingów, mówił, że wygraliśmy 2-0, 2 gole Paluszek. Wygraliśmy 3-0, 2 gole Paluszek. No i się nakręcała spirala, co to za Paluszek, co to za ten zawodnik, który gdzieś tam z rezerw wchodzi do zespołu i jest taki skuteczny, czy on będzie stanowił o sile. Ale w pierwszym dniu powrotu do Krakowa podpisałem kontrakt, więc można było powiedzieć, że w koszulce z nazwiskiem Paluszek grał Frankowski, co było zabawne, że do mnie przyszedł potem tenże Paluszek i mówi: Tomek, nie mogę się opędzić od ofert, nie wiem, którą wybrać, bo wiedzą, że ja tyle bramek nastrzelałem. Załatwiłeś mu dobrą robotę? Nie wiem, czy odszedł, jak to było, natomiast ja wiem, że myśmy się w sumie w miarę szybko dogadali, bo nie jestem zbyt trudny w negocjacjach, no i grałem 7 lat na chwałę Wisły. I tam to przydomek Franek Łowca Bramek. To dzięki kibicom. To dzięki kibicom. Rzeczywiście kochali cię, a ty odpłacałeś bramkami strzelonymi, można powiedzieć, na zamówienia. Swoją drogą, Kapka zawsze był szczelnym człowiekiem, ale nie podejrzewam go takie finezyjne zagranie. No i słabe dziennikarskie śledztwo, no bo ktoś by pokojarzył, może zaczął, nie wiem, zadzwonił do ojca Paluszka albo do kogoś tam i by wyszło. Na szczęście trener Smuda zrobił te 5 sparingów w ciągu tygodnia, praktycznie co drugi dzień, więc dziennikarze nie zdążyli zrobić dobrego researchu, a wiemy, że w kolejnych latach już coraz liczniej jeździli z nami na obozy. Tak, i po 7 latach ja pamiętam, że na każdym obozie było, nie wiem, z 4–5 dziennikarzy z różnych redakcji, którzy na bieżąco relacjonowali wasze postępy. To by się 2 lata później na pewno już nie ukryło. No to jednak przeceniłem Franciszka Smudę, myśląc, że on ochcił cię Paluszek. No nie. Akurat na Polonie Warszawa to po tym obozie przyjechaliśmy i to był mój pierwszy debiut ligowy w Wiśle Kraków, tak od razu po wejściu, nie wiem, w 75. minucie wszedłem, a po minucie strzeliłem bramkę, to właśnie to dobrze zapamiętam. Tam, że jak rozmawialiśmy chyba u schyłku twojej kariery w Wiśle, mówiłeś, że raczej zakotwiczysz w Krakowie, że tu dom, interesy, pomysł, nie wiem, na szkółkę piłkarską, a w końcu Białystok. Co się stało? Dokładnie tak. W Krakowie mam wciąż dom wybudowany, nie powiem, że własnymi rękoma, ale doglądany codziennie. Budowałem w trakcie Mistrzostw Świata 2002 roku i wciąż on stoi do dziś. Natomiast tak, planowałem, że jednak w Krakowie osiądę, jak większość piłkarzy, która przyjechała z różnych części Polski i w tym Krakowie już została na lata. Natomiast też jest zabawna historia, że ja mając te przeświadczenie poznałem Radka Sobolewskiego, też wychowanka Jagiellonii Białystok, poznałem właśnie w Krakowie, kiedy został piłkarzem. Czy z Groklinu, Grodzisk, Dyskonoli, gdzieś tam. Groklin, jakoś tak. I on zawsze powtarzał, że on do Krakowa przyjechał na chwilę, pograć rok, dwa, trzy, ile da radę i wraca osiąść w Białymstoku. Paradoks polega na tym, że mieliśmy dwie zupełnie różne wizje swojego życia po piłce, a odwróciły się o 180 stopni, ponieważ ja z Krakowa wróciłem do Białegostoku i mieszkam na stałe w Białymstoku, a Radek do Białegostoku już z Krakowa nigdy nie wrócił. No właśnie, to małżonka cię namówiła na Białystok, czy tak się pokłócała? Generalnie trochę to przypadek, ponieważ Cezary Kulesza zaproponował grę na stare lata w Jagiellonii. Ja, chcąc się odwdzięczyć kibicom za lata dobrego słowa, przyjechałem do Białegostoku, miałem wrażenie na rok, może dwa. Ale z królem sierpnia nawet zostałeś chyba. Dokładnie, no właśnie jako 34-latek przyjeżdżałem pomóc Jagiellonii się utrzymać w Ekstraklasie i podziękować i powiesić buty na kołku, a moja przygoda z klubem rok do roku z racji mojej skuteczności i dobrej gry się przedłużała, tak? I skończyłem 4 lata w Białymstoku ostatnie. W międzyczasie zdobywając tytuł Króla Strzelców, sięgając po Puchar Polski czy po Superpuchar, więc były to 4 lata owocne dla klubu. No i w trakcie tych 4 lat tak jakby dojrzewała w nas, w mojej rodzinie chęć jednak pozostania w Białymstoku, a to przyjaciele, a to rodzina coraz starsza, dziadkowie, babcie, mamy. No i tak postanowiliśmy, że jednak przeorganizujemy się i mieszkamy do dzisiaj. No, natura ciągnie do lasu. Lasu, tak. No i trzeba przyznać, że w Puszczy Knyszyńskiej mieszkam. A, jeszcze. W otoczeniu i otulinie wielu lasów, więc... Ale nie jest to park krajoznawczy. Nie, no nie, tam jeszcze... Prawa nie złamałeś. Tam jeszcze pozwolono się budować, ale ściana lasu tuż przede mną. Nie posądź mnie o złośliwość, ale znam takiego trenera, co w Puszczy się tylko chyba Noteckie wybudował. Paweł Janas się nazywa. Pamiętam. Myśliwy, miłośnik zwierząt. Mówi, teraz nie poluje. Kiedyś mi powiedział, że siedzę sobie na, nie wiem, na balkonie, czy przed domem podchodzą łosie, dziki, sarny, tak blisko, ja wiem co, i łapiesz za dobeltówkę i strzelasz? Nie, mówi, pod domem nie wolno strzelać. Rzeczywiście masz taką idyliczną okolicę? Na początku miałem i łoś przyszedł pod dom, i dziki. Raz grzebał też gdzieś na ogrodzie lis, co mi przypomniała córka, myśląc, że jednak śni. Z rana zobaczyłem jakieś wygrzebane śmieci. No tak to wygląda, tak? Na razie nikogo nie zaatakowały te zwierzęta, więc mamy raczej względny spokój. To masz rzeczywiście, w Puszczy Niepołomickiej pod Krakowem ciężko byłoby ci się wybudować. To raczej dobry powrót no, do korzeni, tak to można powiedzieć. No. Jak to się mówi, pierwszy dom się buduje dla wroga, tak? Drugi dla przyjaciela, dopiero trzeci dla siebie. Ja... Ten jest taki najbardziej spełniony. Tak, no ja nie popełniłem tych błędów, natomiast pierwszy wybudowałem w Krakowie, drugi w Białymstoku. Obydwa darzę sentymentem, tym bardziej, że tego pierwszego wciąż nie sprzedałem. Nie żałujesz trochę, że dzieci nie poszły drogą sportową? Syn twój najstarszy? Najstarszy syn próbował, nie ma co ukrywać, że od 10 roku do 20 praktycznie uprawiał sport i chwała mu za to, bo wykształcił ciało i swoje mięśnie tak raczej propiłkarsko. A zdrowie po prostu. Tak jest, natomiast w wieku, nie wiem, 19 lat raczej uznał, że dużo nauki, szkoła, studia, że lepiej się skoncentrować na tym kierunku, co uznałem za jasne i klarowne stanowisko. No i tyle, tak? Córka przez lata tańczyła w Akademii Białostockiej z sukcesami, więc też nie mogę narzekać, że za komputerem spędziła dzieciństwo. No a teraz ten trzeci, najmłodszy, który ma 10 lat, gdzieś od 2 lat próbuje swoich sił na boisku, również piłkarskim. A poprosiłeś o diagnozę trenera Karalusa, czy coś z niego będzie, czy nie? A nawet nie wiem, no bo on akurat do Jagiellonii jeszcze nie aspiruje, na razie w takiej akademii przyosiedlowej, tak? Mniej czasu wożę, bliżej na trening. Natomiast gdyby, nie wiem, za 2-3 lata wciąż wykazywał chęć gry w piłkę, no to na pewno do Jagiellonii i tam trener Karalus spojrzy na niego. Ciekawe jakim okiem. No jakby miał połowę twoich zdolności, to byłoby niech się bawi, dobrze. Tyle mu życzę. Niech się bawi. Tak. Będzie kawał chłopa, czy raczej tak? No raczej zdrowy taki. Zdrowy, w klasie jeden z wyższych, masywniejszy. No i kucharz, mam wrażenie. Te programy telewizyjne, MasterChef czy inne. Ogląda? Ogląda na mnie. Tak jak ja. Ja też lubię pogotować. W kuchni cały czas, co sobotę, co niedzielę ciągnie, a to jakieś naleśniki, a to jakieś babeczki, brownie czy Tomek, inne takie raczej słodkości. Restaurację otworzyć jeszcze trochę, a pomóc może, bo dzieciom nie trzeba pomagać, a nie po prostu na razie spokojnie, niech się bawi, ale faktycznie taki ciastkowy. Ciastkowy, no zobaczymy, taki biznes zawsze w Białymstoku się przyda. Czyli jak patrzysz teraz na to wszystko, jak funkcjonuje Jagiellonia, jak z ambicjami ciągle twój przyjaciel, kolega Stolarczyk z Wisły prowadzi, masz czas na to, żeby do nich wpaść, pogadać, doradzić, skrytykować? Ja generalnie nie jestem doradcą, bo nie jestem fachowcem. Ale na meczach jesteś, zawsze tak, kamera cię znajdzie. Na meczach jestem, bywam, natomiast jestem takim kibicem, który na pewno nie krytykuje, a tylko bije brawo po udanych akcjach. Nie doradzam, bo wychodzę z założenia, że skoro trener spędza 10 godzin dziennie w klubie, więc wie znacznie lepiej, kogo wystawić, a kogo posadzić na ławce. I ani Stolarczykowi, ani wcześniej Bogdanowi Zającowi, który też się sparzył na Jagiellonii, no, grałeś z nim, nie doradzałem, mówiąc, że to jest wasze pole, działajcie. Ja mogę ewentualnie powiedzieć z góry, który wygląda piłkarz w danym meczu lepiej, a który gorzej, jak poprosicie oczywiście. Natomiast widzę, że tak, Stolarczyk razem z Mariuszem Jopem, też z kolegą z boiska, dobrze prowadzą Jagiellonię. Jagiellonia się podoba kibicom, nawet jeśli nie ma, tak jest, nawet jeśli nie ma tych więcej punktów niż mieć by powinna, no ale teraz mają mecz, który jeżeli wygrają gdzieś podniosą się. No i przede wszystkim dobrze zarządza szatnią, tak? Stolarczyk umie pracować, kiedy trzeba, ale również umie zluzować, kiedy widzi, że jest przesilenie. Do tak zwanego mentalu, do tej pracy nad atmosferą. Tak I on od lat to ma Maciek w sobie. Pamiętam go z czasów szatni Wisły Kraków, kiedy już nawet fizycznie czy piłkarsko odstawał od naszej drużyny, a był to, przypominam, mistrz Polski co roku. To jednak gdzieś tam u prezesów próbowaliśmy wywalczyć, żeby Maćka pozostawić, bo miał duży wpływ na szatnię. Tak, bardzo fajnie. Pod kątem takim mentalnym i myślę, że z rok dłużej grał dzięki naszemu wstawiennictwu. Taki, można powiedzieć, prawdziwy Wiślak ze Szczecina albo, nie wiem, czy ze Świnoujścia, na pewno... On ze Słupska. Ze Słupska nawet. Natomiast lata spędził najlepsze chyba w Szczecinie, no i w Łodzi. Pamiętam, jak wróciłeś kiedyś do Jagiellonii po zagranicznych peregrinacjach, po tym okresie Wisły Kraków. Nie wiem, czy to pamiętasz, zagadałem gdzieś cię pod szatnią, mówię: Tomek, to ty jesteś tu największą legendą. A ty mówisz do mnie: legenda jest jedna, i pokazałeś na trenera Michała Probierza. Oczywiście to był żart, ale Michał też rzeczywiście tą legendą stał się, swoje zrobił. W wymiernym tego słowa znaczeniu, no, bo CV ma dobre, jeśli chodzi. Dokładnie tak. Chyba myślę, że jego najlepszym, czy tam z klubem, który go wyniósł i do którego ma największy sentyment, to jednak nie będzie ani Krakowie, ani Polonia Bytom, a jednak Jagiellonia Białystok. Włożył mnóstwo pracy, przyglądałem mu się z boku, włożył mnóstwo pracy w wypracowanie schematów w Białymstoku, które zdały efekt i to dwukrotnie, tak? Bo raz, kiedy ja byłem piłkarzem, a potem w latach 2014-2016, o ile mnie pamięć myli, kiedy zostali wicemistrzem Polski, również odcisnął swoje piętno, więc chwała mu za to. Jednym z tego wymiernych wyników jest dzisiaj praca na stanowisku trenera, selekcjonera do lat 21. Pewnie ma jakieś ambicje poprowadzenia reprezentacji Polski w przyszłości, no ale najpierw trzeba wykonać ten kolejny krok, czyli osiągnąć sukces z młodzieżówką. Jest jeszcze stały meldunek w Białymstoku, to też, no. Jeszcze raz, bo nie... Stały meldunek w Białymstoku. A, tak, dokładnie. Jego, mało tego, to, że mieszka w Białymstoku, to jego partnerka życiowa też jest białostoczanką, albo przynajmniej podlasianką. Zdaje się z Hajnówki. No, dokładnie ale to... tak, więc gdzieś tutaj jakieś korzenie zaciska. Podoba, więc jest powiedziane, że za kilka lat po raz trzeci nie wejdzie do tej samej rzeki. To wie, no, zawsze mówię, ty jesteś fajny synek, jak to mówią Ślązacy z Bytomia, ale tak naprawdę chyba białostoczeninem. No, on się tam dobrze czuje. Tak jest. No i tylko chwała też Cezaremu Kuleszy, który dwukrotnie miał jego dymisję na stole i dwukrotnie ją wyrzucił do śmietnika, nie pozwalając Michałowi na jego prośbę odejść. No i Cezary dzisiaj powołał go do kadry, do reprezentacji do lat 21, znając go dobrze, jak mało który z prezesów, co wydaje się być logicznym takim, powiedzmy, logiczną decyzją człowieka, który powierza mu tak ważną funkcję. Dokładnie. I to pokazuje również, że prezes Kulesza nie bawi się w małostkowość, czyli no tak. To, że miał zgrzyty z nim podczas jednej pracy nie wyklucza pracy w ponownym, w innym środowisku, w innym miejscu. To było zakamuflowane raczej. To nie wynoszono spoza gabinetów i Kuleszy i szatni, w której pracował Probierz. A jak dzisiaj patrzysz na swego starego kolegę Garego, na prezesa Kuleszę? No masz jakieś uwagi? Za bardzo nie patrzę, bo prezes Kulesza prowadzi zupełnie inną politykę medialną niż prezes Boniek, tak? No wiem coś o tym. Pochował do kieszeni Twittery, Instagramy i inne i Cezarego. Dyskretny. I muszę przyznać, że akurat to jest w jego wykonaniu dobre, bardzo bo tak. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Absolutnie tak. I ktoś inny udziela się medialnie ze stanowiska prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, są rzecznicy, Robert Lewandowski czy ktokolwiek inny. Więc pracę prezesa będziemy mogli ocenić poprzez pryzmat gry pierwszej reprezentacji. Tak? A czasami nie masz wrażenia jako poseł opozycyjny, poseł eurodeputowany, że związki obecnej władzy PZPN-owskiej są tak mocne z władzą polityczną. Oczywiście oni mi tłumaczą, że no wiadomo, że trzeba współpracować z rządem, z politykami. Tłumaczą mi, że dostają duże pieniądze, że mają wielkie wsparcie i tak dalej, ale wiesz, Tomek, ja mam swoją teorię, którą gdzieś kiedyś poznałem, powiedzenie, nie ma darmowych lunchów z politykami. To jest niebezpieczne. To prawda, że są wsparcia spółek Skarbu Państwa i tutaj naprawdę nie można się obrażać. Trzeba spotykać się i rozmawiać z politykami wszystkich opcji. To jedno. Dwa, no ostatnio widzieliśmy też zdjęcie prezesa Kuleszy, niefortunne, no ale jednak był obecny. A to człowiek towarzyski, no. Wiadomo, znamy go. Tak. Trzeba przyznać również, że funkcja prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej to też jest funkcja polityczna i tutaj nie da się wymazać tych związków. Też widzimy na meczach reprezentacji Polski, kto jest w loży prezydenckiej. No i no jest wielka władza. Przyjąłbyś zaproszenie do takiej loży? Od Cezarego Kuleszy? Myślę, że tak. Nie miałbym przeciwwskazań. Natomiast faktycznie gdzieniegdzie trzeba uważać, z kim się spotyka, bo jest szereg osób skompromitowanych, które, jak to się mówi, powinny być persona non grata. Non grata, no tak. A on ze względu na swoje stanowisko powinien wyjątkowo... To rzeczywiście tu nie będziemy oceniać naszego wspólnego znajomego, czy twego nawet kolegi, bym powiedział, czy przełożonego też, bo był prezesem. Przełożonego raczej, kolegi również, ale nie z boiska. Nie z boiska, tak, wiadomo, wiadomo. Widzisz siebie za 10 lat gdzieś w Jagiellonii? Ja nie wiem, jak to będzie dynamiczne, to zostaniesz... w tym wspomnianym przeze mnie gabinetu cieni jakimś ministrem sportu. Powiem tak, pracy w Parlamencie Europejskim jest tak dużo, że ja żyję z dnia na dzień. Od kiedy jestem posłem, założono mi kalendarz spotkań, komisji różnych, delegacji i tylko z dnia na dzień przewijam co, gdzie, jak i dlaczego, bo praca w parlamencie to jest nie praca z Białegostoku do biura w centrum miasta, to jest praca Białystok, Warszawa, Warszawa, Bruksela, Bruksela, Strasburg i cała Unia Europejska, więc czasu w podróżach jest mnóstwo do wypełnienia i stąd w ogóle się nie zastanawiam, co będzie na święta, co mówić za 10 lat. A organizują wam mecze w parlamencie? No nie bardzo. Politycy to raczej osoby zasiedziałe i już ja sam miałem wrażenie, że mało tego, 2 lata temu miałem pierwszą operację kolana właśnie jako posła już do parlamentu, gdzieś w jakimś starciu piłkarskim oldboi doznałem takiego urazu, że musiałem więzadła poprawiać. Ojej, więc to już nie pograsz za dużo. Tak, bardzo amatorsko, ale raczej statycznie. Ale zarządzić konkurs rzutów karnych możesz, tylko ostrożnie. Jeszcze nawet mogę z konsekwencjami. Sam mogę strzelić nawet, jak przyjdzie co do czego. Ale właśnie. Dziękuję, Tomek, za spotkanie. Pięknie dziękuję. Powodzenia na w każdym zakresie, powiedział, obowiązków piłkarskich, sportowych, poselskich, politycznych, jakie sobie tylko wymarzysz. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich. Tomasz Frankowski, czyli dla kibiców nie tylko Wisły, Franek Łowca Bramek, dzisiaj eurodeputowany i człowiek piłki.